Co się stało z husarią? Husaria, czyli najsłynniejszy, najbardziej znany, najbardziej doceniany taki rodzaj sił zbrojnych w naszej historii. Wszyscy wiemy o husarii, wiemy, jakie dokonania mieli, że byli bardzo skuteczni. Oczywiście z biegiem czasu, można powiedzieć z biegiem lat, ta husaria po prostu znikła. Koniec XVII wieku to po prostu koniec tej formacji. Od pewnego momentu, można powiedzieć, tej husarii nie ma. Oczywiście husaria nadal była, ale było to raczej takie wojsko reprezentatywne, reprezentujące coś tam, niż reprezentujące coś sobą. Niestety tak trzeba powiedzieć. Ale z jakiego powodu husaria przestała istnieć? Powód jest bardzo prosty, ale najpierw rozprawmy się z takim powodem, który bardzo często jest przedstawiany. Że husaria po prostu nie pasowała już do tych pól bitewnych, które tak mocno się zmieniły w XVII wieku. Że po prostu ten rodzaj jazdy nie nadawał się do tego, co wówczas było. Pamiętajmy tylko jednak, że chociaż husaria przestała istnieć pod koniec XVII wieku, to na całym świecie kawaleria, jazda nadal była stosowana. Nikt nie myślał o zrezygnowaniu z kawalerii. Cały XVIII wiek i większość wieku XIX to ta kawaleria, jazda była czymś bardzo, bardzo ważnym. Nieodłącznym elementem armii świata. Więc takie stawianie sprawy, że ta husaria już po prostu nie była potrzebna, nie zgadza się z faktami. Więc dlaczego husaria przestała istnieć? Z bardzo prostego i prozaicznego powodu. Polska stała się zbyt biedna, zaczęło brakować pieniędzy i ludzi, żeby husaria mogła nadal istnieć. Musimy pamiętać, że husaria to był taki rodzaj kawalerii bardzo drogi. Długie przeszkolenie, duże koszty koni husarskich, uzbrojenia. To wszystko powodowało, że żeby być husarzem, to albo trzeba było mieć naprawdę bardzo duży majątek własny i dokładać po prostu do interesu. To, co im płacono, było niewystarczające. Albo też musiał ktoś być, kto sfinansował te wszystkie wymagane, potrzebne rzeczy. A po prostu w wyniku wojen prowadzonych w XVII wieku Polska i ludność Polski stała się tak biedna, że ani nie było można powiedzieć, wystarczającej liczby osób, które mogłyby walczyć jako husarz, które mogłyby sobie zapewnić te pieniądze, ani też nie było chętnych, ani po stronie państwa, ani po stronie możnych, żeby wystawiać tą husarię, żeby finansować tą husarię. I taki rodzaj wojsk jazdy, bardzo skuteczny, elastyczny, świetnie walczący, o świetnym wyszkoleniu i o wysokim morale, niestety przestał istnieć, ponieważ zabrakło pieniędzy. Pamiętajmy, że husaria to nie jedyny rodzaj jazdy w Polsce mocno odznaczający się w porównaniu z innymi zagranicznymi wojskami. Pamiętajmy na przykład o jeździe pancernej. Bardzo elastycznej, bardzo skutecznej jeździe, która często zastępowała w zadaniach husarię, która też była czymś genialnym, świetnym, dobrze wyszkolonym, i tańszym niż husaria. Z biegiem czasu nawet na tą jazdę pancerną przestało brakować pieniędzy. Polska stała się tak biedna, tak rozszarpywana konfliktami zewnętrznymi i wewnętrznymi, że to wojsko polskie właściwie przestało istnieć. Niestety dla nas nie mieliśmy realnej siły militarnej, żeby z kimkolwiek walczyć. A pierwszym takim upadającym pionkiem w tej armii była właśnie husaria. Jako najdroższa, bardzo skuteczna, ale najdroższa, po prostu przestała jako pierwsza istnieć. A z biegiem czasu do husarii dołączyła cała reszta. I polskie wojsko po prostu stało się bardzo, bardzo słabe. Więc co się stało z husarią? Po prostu z powodów pieniężnych, ekonomicznych i populacyjnych przestała istnieć. Nie miała racji bytu, nie było nas na nią stać. A gdyby nas na nią było stać, to najprawdopodobniej dalej by walczyła, najprawdopodobniej z biegiem czasu powoli by się zmieniała, tak jak to miało miejsce w przypadku innych jazd w innych krajach Europy i nie tylko. Dziękuję za uwagę, zapraszam ponownie.